obecna w Norwegii, przestało padać na chwilę. Więc sobie korzystam z okazji i siedzę troszkę na werandzie. Napisała ostatnio do mnie dziewczyna z Polski lub kobieta, nie wiem w jakim wieku. W każdym razie dostałam pytanie, no co trzeba zrobić, żeby dostać pracę, dostać się do norweskiego domu opieki. Że ten temat jakby wpasował się w to, co do tej pory oglądałam na YouTubie, że było bardzo dużo, znaczy oglądałam filmy, w których było bardzo dużo komentarzy na temat mycia tyłków za granicą, zmieniania pampersów, sprzątania za granicą, to stwierdziłam, że jakby połączę takie informacje, które no, może będą przydatne komuś, kto jakby będzie chciał w tej branży pracować. Ja nie wiem, jaką drogę trzeba przejść z Polski, jakie formalności i tak dalej, żeby się dostać tutaj do norweskiego domu opieki, żeby pracować. Natomiast wiem, jaką drogę ja przeszłam i tym doświadczeniem się dzielę, więc tak jak już chyba mówiłam w niektórych filmach, ja do domu opieki społecznej dostałam się, można powiedzieć, na zasadzie głupi to ma zawsze szczęście, bo nie umiejąc języka zapukałam, pokrótce powiem, zapukałam do drzwi, porozmawiałam z szefową, wpasowałam się właśnie, że był okres wakacji, potrzebowali ludzi na zastępstwa i tak właśnie zostałam. Więc można dostać się w ten sposób, że tak jak tutaj z Norwegii, na zastępstwo. Nie czekać, nie marzyć o stałej pracy, tylko po prostu się wcisnąć na zastępstwo. I wtedy, kiedy człowiek się wykaże, że no, daje sobie radę, jest jakby, jak oni to mówią, taki flinkę w pracy, czyli właśnie taki sprytny, to wtedy dostaje się więcej zleceń, dzwonią częściej akurat po tą osobę i potem gdzieś tam się może po drodze zdarzyć, że ktoś na przykład idzie, nie wiem, na jakieś zwolnienie dłuższe, na urlop wychowawczy i wtedy można też dostać jakby taki wikariat na rok czy na dwa lata, potem takie przedłużenia są. Można również sobie, pracując w takim domu opieki, zrobić zawód z tego, co wcześniej było, nie wiem, bo nie śledzę tego teraz. 5 lat trzeba było pracować jakby w takim zakładzie, zarówno się to tyczy w przedszkolu na przykład, tam gdzie ja pracuję, jak i również w domu opieki. Było coś takiego, że 5 lat, jak się pracowało w takiej placówce, można było po 5 latach praktyki starać się o taką szkołę, żeby sobie zrobić fachbrev, czyli jakby być wykształconym, wykwalifikowanym pracownikiem w tej dziedzinie, w tej placówce. I zdać właśnie, iść do szkoły, zdać egzaminy, jak się to mówi, pisemne, tak? No i w praktyce potem zaliczyć egzamin i wtedy są większe pieniądze niż dla asystenta. Więc tak, więc w taki sposób ja się właśnie dostałam i tak przez parę lat właśnie pracowałam. Nie miałam stałej umowy, ale ciągle jakieś tam miałam umowy, taką 50%, 70% jakiś stały weekend w miesiącu, ale oprócz tego były jakieś tam zlecenia takie właśnie na zastępstwa, więc jakby ja przetrwałam w taki sposób pracując. Byłam niejednokrotnie pytana właśnie, czy sobie, bo zbliżało się właśnie ten okres 5 lat i pytano się mnie właśnie, czy bym nie chciała no, iść do szkoły i zrobić sobie właśnie taki fachbrev, czyli tak jakby wykształcenie w tym kierunku, no żeby też zarabiać więcej, już nie jako asystent, tylko iść szczebelek wyżej, większe pieniądze za to, ale ja jakby tam z różnych powodów, co innego mi się kołatało po głowie, więc jakby no nie poszłam w tym kierunku, więc tak. Oczywiście dodam, że z moich obserwacji wynika, że dawno, dawno temu było wiele, wiele lepiej, łatwiej dostać się do takiego domu opieki lub do przedszkola, nie znając języka lub znając jakieś tam, nie wiem, podstawy i uczyć się w praktyce. Natomiast teraz jest to jakby no już jest bardziej wymagające w przedszkolu, tak jak w moim i z tego, co ja słyszę, bez języka zerowe szanse. Jest też wymagane no, zdanie kursu z języka, pokazanie tak
na ile się umie język, więc wymagania są już w tej chwili jakby, jeśli chodzi o język, no, nie powiem, że wygórowane, tylko po prostu są wymagania. No wcześniej jakby, jak się to mówi, brali z ulicy, no ja tak poszłam po prostu z ulicy. Wyraziłam się słowami, że porozmawiałam z szefową i mnie przyjęła, znaczy nie porozmawiałam, tylko jakby przygotowałam się z jakimiś tam słówkami po norwesku i myślę, że ta pani wtedy wzięła mnie bardziej na litość i jakby stwierdziła, że może do czegoś się przydam, dała mi szansę, a ja ją wykorzystałam. W domu mąż gra na gitarze, nie mogę nagrywać, a na dworze też gdzieś tam ktoś chodzi, sąsiad i tak dalej. Biedna ja dzisiaj. Przeniosłam się tutaj, ale słyszę, że syn wyciąga ze zmywarki. Już kiedyś mi się nagrało, że było stukanie talerzami, a wtedy właśnie syn wyciągał ze zmywarki. No ale przepraszam za takie efekty dźwiękowe, jeżeli to będzie słychać. Później zobaczę. Wracając do tematu. Często właśnie przez to, że teraz ja nagrywam też na YouTube i pewnie przez to, że jakieś tam mam tematyczne pogadanki, to YouTube gdzieś tam mi podsyła jakieś tam propozycje filmów i gdzieś tam sobie oglądam taką panią w Niemczech, co pracuje jako opiekunka, bardzo fajna pani, Basia. I jakby wspominając te komentarze na właśnie oglądając jej kanał na tam przeróżne tematy. W każdym razie też wcześniej słyszałam na innych kanałach, również tego, nawet na swoim, na temat tego, że za granicą jakby jeździ się sprzątać, że to jest poniżające, że zmienia się pampersy ludziom. Ja powiem tak, ja jak pracowałam w domu opieki, przeszłam szkolenie na temat tego, jak zajmować się osobami starszymi, chorymi, leżącymi, jak używać takiej windy, pasów do przenoszenia pacjenta. Założenie pampersa osobie leżącej nie jest takie proste, więc tego się trzeba nauczyć. Jest na to technika, trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, jak przewrócić pacjenta na przykład na bok, żeby podłożyć z jednej strony, potem z powrotem na drugą stronę pacjenta, mówię pacjenta, no po prostu osobę, tak? Jak to wszystko działa, więc to nie jest takie hop siup, jakby się komuś wydawało. Ja myślę, że te osoby, które komentują w ten sposób, jakby nie mają zielonego pojęcia, że to jest praca jak każda inna, w której również trzeba mieć predyspozycje, takie swoje właśnie jakby predyspozycje osobiste do pracy z takimi ludźmi i również przejść szkolenie, które jest bardzo, bardzo ważne, bo można osobie chorej, leżącej zrobić krzywdę z niewiedzy, bo to nie jest drzewo, że się je po prostu złapie, gdzieś tam przeniesie, to jest człowiek. Ciało ma delikatne, schorowane, posiniaczone, tak, z różnych tam powodów, bo to są też różne i problemy skórne, z różnymi ranami i tak dalej. I ta praca jest pracą bardzo ważną, bo służy się człowiekowi, drugiemu człowiekowi. Ludzie, którzy w ten sposób komentują, nie zdają sobie sprawy z tego, że człowiek, można powiedzieć, rodzi się i zaczyna swoją przygodę życiową w pielusze, w pampersie dzisiaj, tak, dawno temu no, były to pieluchy. I są osoby, które kończą tą drogę tutaj na ziemi również tak w pampersach, w pieluchach. I to jest po prostu czymś normalnym, tak jest etap naszego jakby życia. Człowiek uczy się chodzić z chodzikiem na przykład i na starość ten chodzik też mu jest potrzebny do tego, żeby się poruszać. Czyli początek i koniec życia jakby można powiedzieć jest poniekąd podobny. Jeśli chodzi o sprzątanie, ja na przykład w domu opieki miałam podzieloną opiekę nad pacjentem, opiekę nad osobą starszą ze sprzątaniem. Musiałam również na przykład posprzątać takiej osobie w tym mieszkanku, w którym ta osoba mieszkała.
I jakby, co w tym jest dziwnego, co w tym jest jakby, nie wiem, ujmującego, że człowiek wziął odkurzacz, odkurzył, posprzątał, zrobił to samo, co w domu robi. Nie wiem. Więc tak. Ja obecnie, jak już większość ludzi, która mnie tutaj ogląda, wie, że ja pracuję w przedszkolu. W przedszkolu ja zmieniam pieluchy. Ja pracuję teraz na dużym oddziale, ale jeszcze dzieci, które zaczęły u nas 3-latki, na przykład, jeszcze używają pampersów. Wcześniej pracowałam na mniejszych oddziałach, na maluszkach, które używały, które no, miały tak pampersy, pieluszki, trzeba było zmieniać i ktoś powie, wykształcenie mam pedagogiczne i zmieniam pieluchy. No kurczę, zmieniam. Bo jest potrzeba zmieniać, więc je zmieniam. Ja naprawdę życzę osobom, które mają takie myślenie i najprawdopodobniej to myślenie im się nie zmieni, chociaż naprawdę ja trzymam kciuki i wierzę w ludzi. Życzę im tego, żeby te zawory ich trzymały im do samego końca, bo jak nie, to będzie pampers. Po prostu. I kurczę, tak sobie siedzę i myślę teraz, że jutro mam taki dyżur w swojej pracy w przedszkolu, który jest odpowiedzialny za wyniesienie śmieci. 3 takie dosyć spore kubły tam z różnymi jakby posegregowanymi śmieciami i będę jutro takie duże, jebitne, czarne wory zarzucała na plecy albo ciągnęła po ziemi i wyrzucała do kontenera. I będę sprawdzać na głowie potem, czy aby korona nie spadła mi. Dzisiaj będzie taki krótki, spontaniczny filmik. Tak na zakończenie chciałam powiedzieć, że w grudniu będzie rok, jak nagrywam na YouTube. Nie wiem, jak długo będę miała zajawkę w tym, jakby w YouTube'ową. W każdym razie chciałam powiedzieć, że ja sobie wymyśliłam na ten mój kanał, mam taki plan na ten kanał, że mój kanał będzie takim lekkim kanałem. Przyjdę raz za czas z jakąś pogadanką na temat na jakiś temat i będą również moje wypady gdzieś tam w naturę, ale dostaję również dużo różnych takich zapytań no, w różnych dziedzinach, jeśli chodzi tutaj właśnie o życie w Norwegii konkretnie. Niektórych tematów nie będę poruszała ze względu na to, że widzę, co się dzieje na innych kanałach. Ja jakby mam z czego żyć, więc jakby nie idę w tym kierunku, żeby zarabiać na YouTubie. Nie będę poruszała tematów, które są bardzo popularne na YouTubie i jakby generują bardzo dużo wyświetleń, ale tym samym pojawia się bardzo dużo przeróżnych komentarzy. Jakby ja w to nie wchodzę. Ja na swoim kanale chcę mieć spokój i taką świeżość. Widzę, że przychodzą do mnie panie, napiszą jakiś fajny komentarz, jest jakby tak spokojnie, harmonijnie, jesteśmy dla siebie mili, oczywiście też panowie przychodzą i tak bym chciała dalej prowadzić ten kanał, więc jakby pewnych tematów drażliwych na moim kanale podejmować nie będę. Tak jak sobie przeleciała mój kanał, jakby nieświadomie te pierwsze początki gdzieś tam zaczęłam opowiadać na pewne tematy. Już teraz widzę, co na YouTubie się sprzedaje, że tak powiem. I ja w to brnąć nie będę. Nie będę jakby nagrywała filmów, które będą miały po bardzo dużo wyświetleń, ale tym samym jakby będą przychodziły przeróżne komentarze. To jest nie dla mnie. Ja potrzebuję pozytywnej energii i taką też chcę przekazywać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Weekend się zbliża, także myślę, że spotkamy się w weekend również. Mam teraz troszkę taki luźniejszy, więcej czasu popołudniami, więc dlatego przychodzę na takie spotkania. Dziękuję wszystkim za nowe subskrypcje i za każde odwiedziny, za każde fajne, miłe spotkanie. Do zobaczenia, do następnego razu.